Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Po raz kolejny jesteśmy na bardzie, po raz kolejny na W58. No i dzisiaj jeszcze będziemy sobie cisnąć loszki. W ten piątek będzie w końcu weekend epicki, więc na pewno się tu przebiorę i pociśniemy sobie dalej, jeżeli chodzi o level już tak konkretnie na tym bardzie. Może już nawet będziemy podjeżdżać pod jakiś 300 poziom. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Będzie to się działo na streamie, prawdopodobnie w piątek o godzinie 18. Jeżeli kogoś oczywiście nie będzie mogło być, to zapis również prawdopodobnie wleci na kanał, więc z tym nie ma problemu, no ale dzięki temu, że ostatnio był event, który dawał nam 2 epiki dziennie tak naprawdę, bo za zrobienie 100 awanturniczości i potem za zrobienie 300, no to ta postać bardzo mocno się wzmocniła. Jak widzicie, jesteśmy już regularnie w top 10 na tym serwerze, także nieźle, biorąc pod uwagę, że dopiero trzeci tydzień w ten piątek minie, to i tak, no serwer nie jest jakiś najmocniejszy, wiadomo, no ale jest to, myślę, fajne osiągnięcie, to raz, a dwa, tak jak mówię, bardzo duży wpływ miał ten ostatni event na to, dlatego, że po pierwsze, chyba w piątek poleciał mi właśnie zawki, poleciała mi ta broń. Co prawda nie ma jakiegoś wybitnego rozrzutu, ale średnie są naprawdę na fajnym poziomie. Tutaj sklepie mi zaledwie dają plus 13, więc jeszcze troszkę minie, zanim tą broń wymienimy. Więc no mówię, rozrzut nie jest wybitny, ale broń jest na pewno ok. Druga sprawa i najważniejsza, oprócz tego, że tu mi poleciało kilka itemków na 3 staty, które nam bardzo mocno też zbustowały pancerz, bo jak widzicie mamy 25%, to w końcu poleciała mi klata. Nie dość, że na 3 cechy, to jeszcze z fajnym pancerzem, no i z runką przede wszystkim, bo tej runy w klacie nam brakowało, tak więc już teraz wszystkie itemy mamy z runami, te runy są oczywiście punkty życia 2%, co za tym idzie, mamy 15% bonusu z run, no i też to na pewno miało duży wpływ na to, że po prostu ta postać stała się silniejsza i procenty na lochy bardzo mocno wzrosły, dlatego też nagrywam ten odcinek, bo myślę, że dzisiaj naprawdę kilka ładnych leveli wbijemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, nie zapominajcie o tym, będzie mi bardzo miło, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie subskrybować dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, bo jeszcze tylko kilka subów nam brakuje i wbijemy 18,5 tysiąca, także powoli, małymi kroczkami idziemy sobie do 20 tysięcy. No i piszcie komentarze, czy gracie na W58, a jeżeli tak, to oczywiście jak idzie na waszych postaciach, bo to jest jednak nowy serwer, myślę, że sporo osób tutaj zaczęło, także możecie się chwalić w komentarzu, jak tam wam idzie. No i dobra, co więcej na tym bardziej się pozmieniało? Głównie to właśnie ta wymiana itemów. Tych epickich, bo miałem już naprawdę stare. To pierwsza sprawa. Druga sprawa też jest taka, że przed odcinkiem wymieniłem jeszcze tutaj runki w broniach i u mnie, i u pachołków. To też na pewno pomogło, no bo jak pewnie wiecie, teraz głównie się skupiamy tutaj na tych lochach i one nam będą dawać najwięcej expa. Także no wiadomo, te runki są potrzebne. No i właśnie, co do runek, to w tym momencie moja ręka wygląda tak. Naprawdę fajnie, naprawdę porządnie. Oprócz tego, że w ogóle tutaj strasznie mi się przyfarciło, bo tam kilka dni temu chyba o godzinie 19 miałem kupca, poleciało mi ozłocenie na toaletę i potem następnego dnia miałem tego kupca o 15 i poleciało mi przyspieszenie, więc dwa ulepszenia na toaletę z rzędu, bardzo przyjemna sprawa, musicie przyznać, teraz od ostatnich dwóch kupców miałem skipy tylko i wyłącznie, więc tutaj troszkę z tymi ulepami, że tak powiem, przystopowałem niestety, nie z własnej woli, no ale tak czy inaczej już to wygląda sensownie, no i właśnie dzięki temu mogliśmy, bo ja tu miałem chyba z 5% w swojej broni tej runki, u pachołków to nawet po 3% było, no a teraz u siebie mam 9, u Barbara 8, u Magusia 8 i chyba u Kunegundy dokładnie również 9, więc bardzo fajnie to wygląda i to oczywiście również w tych lochach pomoże. U czarów jeszcze żadnych nie mamy, jeszcze tutaj troszkę minie, zanim zbierzemy na te czary, no i co więcej, tak naprawdę chyba tylko ta ręka to była taka rzecz, która najbardziej przez te ostatnie dni się pozmieniała. Oprócz tego tutaj już mi się buduje serce na poziom 10, trenera podbiłem na 8, to specjalnie pod te lochy dzisiejsze, to wygląda tak, kwatery wbiłem na 10 i teraz lecę dalej twierdzę, żeby jak najszybciej tą twierdzę wbić na poziom oczywiście 15 i potem salkę na poziom 15, już tutaj mamy w ogóle w gildii od paru ładnych dni salkę 15, fake koka już dobił, tutaj też, o już w ogóle drugą też mamy, szantar też dobił, oni chyba między sobą w ogóle kontry robią, więc już jest jakaś tam szansa na czarne gemy, no ale niestety nami jeszcze takowy nie poleciał. Poleciał mi za to jakiś mały na inteligencję, to jest dokładnie ten 333. Wymieniłem, no bo jednak pamiętamy, jaki ten rozstrzał statystyk był, zwłaszcza mając broń epicką. Nie wyglądało to zbyt dobrze, więc podmieniłem jakiś tam najsłabszy na HP za właśnie tego małego na inteligencję. No teraz te statystyki wyglądają troszkę lepiej, ale jeszcze z jeden albo nawet dwa gemy na inteligencję zamiast na HP by się tutaj przydały. No ale może dzisiaj polecam, jak tam jakiegoś klucza będę szukał, czy coś takiego, zobaczymy. No i dobra, chyba wszystko. Na koniec wam może jeszcze ranking pokażę, jak to wygląda.
To w ogóle druga sprawa. I jeszcze pupilki. Pupilki w sumie jest taki dość mocny stop, jeżeli o nie chodzi. W sensie, no wiadomo, na początku co chwilę jakieś środowisko pada i tak dalej. Teraz już to jest zdecydowanie wolniejsze, no ale wyglądają tak. Wczoraj niestety już drugi poniedziałek z rzędu nie udało mi się złapać delfina. Tydzień temu zapomniałem o tym, w sensie nie, inaczej. Tydzień temu nie zapomniałem, tylko nie trafił mi się w ogóle trakt trendowatych przez trzy paski. Natomiast wczoraj już zapomniałem o tym delfinie. Tak się tutaj skupiłem, żeby tą dziunię złapać. Jak widzicie, poniedziałkowa noc, że po prostu w ogóle zapomniałem o tym, że za dnia również miałem pupila. No i muszę kolejny niestety tydzień czekać na tego delfina. Na szczęście to jest woda, więc nie aż tak ważny żywioł, no ale tak czy inaczej wypadałoby go mieć. Kroksa dobiłem na poziom 48, już dalej nie dobijam. W czwartek sobie złapę tą siedmiornicę i będziemy atakować żarłacza, żeby go złapać w piątek za dnia i na tego żarłacza sobie przejść. No ale generalnie pupilki wyglądają tak. Tutaj niestety ten ogień najbardziej kuleje. Nie dość, że zrobiliśmy przejście dość szybkie, no to w ogóle tych truskawek nie mam, no i ten kogut jeszcze jest słaby i przez to przeważnie robimy 4-1 codziennie, bo ten kogut jeszcze w PvP nie domaga, no ale kwestia czasu i już to będzie wyglądać o wiele lepiej. Dobra, lecimy chyba z tymi lochami, nie ma co przedłużać, i tak tutaj dość długi wstęp zrobiłem. Więc możemy zaczynać. Przede wszystkim chyba zaczniemy sobie od portalu. W ogóle tak, portale mi znowu ładnie padają. Możemy obejrzeć na starcie, jak to wyglądało. Jak widzicie, przeważnie to wygląda tak, że portal pada codziennie jeden. Codziennie zbijamy 100% HP. Dzisiaj też oczywiście przed lochami jeszcze spróbuję to zrobić, żeby, no wiadomo, coś tam pomogło, powiedzmy. Jest jak jest, tutaj nam padł drugiego. O, tutaj mieliśmy przerwę, tak. Bo tutaj w ogóle mieliśmy zwiadowcę. I powiem wam, że ten zwiadowca robił tyle uników, że praktycznie... chyba mu zbiłem 30% HP mu zbiłem tego 3 września, jak się nie mylę, i przez to właśnie, że tyle uników nam zrobił, ja tu oczywiście, no właśnie, to jest to, że Bard jest podatny na te uniki, jeżeli nie krytuje, z magiem nie ma tego problemu, no ale właśnie przez te uniki musieliśmy 2 dni poświęcić na tego kolegę. No i wczoraj zbiłem sobie jeszcze kolejny portal, jak widzicie, także no wiadomo, ten boost cały czas do... tego naszego HP, tak? Bo portal osobisty odpowiada za HP, a ten gildyjny chyba za obrażenia. Nigdy tego nie pamiętam. Dokładnie, zresztą tu mamy napisane, więc tak to po prostu wyglądało. Dobra, lecimy dalej. Spróbujemy teraz tego ubić. Kto to jest? O nie, to jest zwiadowca znowu. No to raczej, no teraz kryty, no ale właśnie, tu uniki, no raczej go nie ubijemy. Tu bym musiał naprawdę same kryty ładować, chociaż... A, okej, nie było tematu, dobra, udało się, ledwo, bo ledwo, ale same kryty, jak widzicie, on też dzięki temu nie unikał, no i kolejny portal udało nam się pokonać, dobra, to nie było tematu, udało się, super, także no mówię, bardzo dużo wzmocnienie, jakby nie patrzeć, dzięki temu eventowi, przeważnie tak olewam te epiki, no ale jednak na nowym serwerze, w sensie te epiki z misji, jak jest ten event, no ale na nowym serwerze one dały naprawdę dużo i jak zresztą widzicie, jesteśmy tutaj praktycznie już na stałe w top 10 tego serwera od ostatnich kilku dni, więc no naprawdę, tak jak mówię, duży buścik. Dobra, pachołki no póki co wyglądają słabo, no ale to sami wiecie jak jest, ciągle tu jak jakieś gemy dropią, no to im dokładam, trochę zresztą dołożyłem, no ale jeszcze nie ma szału, lecimy, zaczynamy sobie od toksycznego drzewa. Rosiczka bagienna. Pamiętamy, że na ostatnim odcinku na te lochy mieliśmy śmieszne procenty. Chyba na tą rosiczkę miałem 0,15, więc no generalnie tragedia, jeżeli o nie chodzi. A teraz te procenty o wiele bardziej nam wzrosły właśnie dzięki tej wymianie itemków, no i tym codziennym czynnościom, powiedzmy. Także no widzicie, jak to wygląda. Okej, mamy pierścionek, punkty życia 2. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o nas. No nie, my mamy akurat dobry na 3 staty. Zobaczmy tutaj. Tu daje na minus, tu daje na minus. Kunegundzie daje na plus, więc dobra, jak najbardziej można Kunegundzie wymienić. Czy ona ma jakąś dziurę? Nie ma. Tu w ogóle też dostanie runkę, więc to też na pewno na plus. No i wbiliśmy 258 level. Lecimy dalej. Toksyczne drzewo będziemy chcieli dzisiaj zamknąć. No i dokładnie, oj, mamy jakąś brońkę. Zobaczmy, jaka runa. 9%, super, więc to raczej na 100% dokładnie będzie upgrade i to bardzo, bardzo duży upgrade, super. Tu możemy sobie nie robić dziury tak naprawdę, dlatego że tu mamy wolnego slota, to tylko odzyskamy ten klejnocik i lecimy dalej. Mam jeszcze dzisiaj 5 rozmontowań, więc też jakby te epiki będę rozmontowywał. Wieży też na pewno trochę porobimy, bo w ogóle na wieżę to, jak patrzyłem, mamy chyba 60%, więc tą wieżę też na spokojnie sobie klikniemy. No i będę dzisiaj robił podejście pod 13 piętro, dlatego że na 13 piętro mamy w tym momencie 0,60%, co jest już fajnym wynikiem, więc mam nadzieję, że uda mi się po prostu to 13 piętro kliknąć. Także tutaj no głównie wieża,
głównie tutaj strefa mroku, no i może ewentualnie, tak jak mówię, jeszcze to 13 piętro by się udało kliknąć. Dobra, znowu punkty życia nam poleciały, ej, to super, i zobaczcie, jaka fajna klata, nie musimy nic wymieniać, to możemy od razu sobie rozmontować, super, dobra, no i mamy zamknięte i zobaczcie, ubiliśmy trzech i nam dało pełny level, więc tu już się zaczyna tak naprawdę fajna ilość expa za każdego kolejnego przeciwnika, więc super, mamy 259 level, tu coś na zręczność nam poleciało, sprawdźmy, plus 10, zresztą musiałbym runkę zamienić, bez sensu, rozmontowanko lecimy, no i klikamy dalej. Teraz mamy bazyliszka ognistego, to jest zwiadowca, no ale mówię, tutaj jeszcze kilku pierwszych przeciwników praktycznie w ogóle nie powinno nam sprawiać problemów, jeżeli chodzi o tą strefę mroku, raczej to będzie padało bardzo łatwo. Potem chyba przejdziemy do tornada, będę chciał po prostu tą postać jak najmocniej wzmocnić, że tak powiem, przed przejściem do tego 13 piętra, bo jak tu jeszcze jakiegoś golda w statystyki wrzucimy i tak dalej, znowu broń na wojownika. Ty, coś z tymi brońmi dla wojownika jest, szczerze mówiąc, bo... no ale tu akurat chyba olejemy, gorsza runka, plus 2, słabszy rozrzut, więc nie ma sensu. Zobaczcie, ile przez tą serię z barda do tej pory mi poleciało z tej strefy mroku, czy wieży, o tu jak szybko, itemków dla wojownika, w sensie tych broni, no bardzo dużo, musicie chyba sami przyznać. Coś na siłę, sprawdźmy, plus 15, no to nie, też nie ma sensu, dobra, zostało mi tylko jedno niestety rozmontowanie, więc tutaj chyba szybko się z tych kryształków niestety będę musiał z nich wyskoczyć, nie? Teraz będzie też event w ogóle kowala, więc to też fajnie, bo jak jakąś wieżę będziemy klikać, czy tutaj dalej te lochy, no to to zdecydowanie pomoże, natomiast no dzisiaj niestety będziemy musieli po raz kolejny wyrzucać. Dobra, tu mamy pasek pancerza, co prawda tracimy prawie 600, ale zyskujemy 36 statystyk, więc chyba wymienię, chyba nie powinno to być złą decyzją, że tak powiem, i lecimy dalej. Mamy smoka ciemności, wojownik, co chwilę jakaś bliska próba, także tego smoka ciemności chyba również powinniśmy kliknąć, mam przynajmniej taką nadzieję, jeszcze w miarę szybko. Zobaczcie, no wydałem do tej pory 100 grzybków i już ile lochów mi padło, coś pięknego. Bardzo lubię takie odcinki, jak jest nowy serwer, jak jakąś tam zrobię przerwę kilkudniową, bo wtedy te lożki padają aż miło i mamy jakąś broń dla Magusia i to raczej będzie upgrade, spójrzmy. No właśnie, właśnie to jest to, o czym mówiłem. Ty, ja w ogóle, chociaż nie, bo my nie ulepszymy tej broni, no ale zobaczcie, z takim rozrzutem broń dla nas by była idealna, co prawda nie daje dużo średnich względem naszej i tak dalej, no ale tak jak wspomniałem, rozrzut piękny, no ale dobra, i tak jej nie ulepszymy, ale no na Magusia jak najbardziej ją wymienimy. I mamy w ogóle, ta broń to jest zwykła broń, co ciekawe, dzisiaj jeszcze nic do kibla nie wrzucałem. Okej, możemy zrobić coś takiego, że spróbuję ją wrzucić i zobaczymy, czy poleci nam dokładnie coś dla Kunegundy, ale nie, to była bardzo stara broń, no to trudno, kibel dzisiaj mamy z głowy, no i niestety brońkę będziemy musieli wyrzucić. Wy tak nie róbcie, to już powtarzam co odcinek, bo może akurat jakaś osoba poprzednich nie oglądała, wy tak nie róbcie. Ja to robię tylko i wyłącznie na potrzeby odcinka, żeby tutaj nagle się nie zablokować i po prostu nie skończyć odcinka po 10 minutach, bo już nam się skończyły te rozmontowania. Dobra, tu super hełmik, od razu podmienimy, to również upgrade. Czy mamy? Mamy, dokładnie, tutaj mogę po prostu wymienić, zacząłem się zastanawiać. Okej, no i teraz żywy jak ognia. Żywy jak ognia to jest Maguś, więc no to może być jakiś tam ewentualny blok dla nas, chociaż zobaczymy, no co chwilę mu tutaj bliskie próby zostają, co chwilę mało HP, no te runki w broni, nie? To jest teraz coś, co najbardziej będzie nam naszą postać boostowało i zresztą pachołki również, dlatego że ta runa jest no bardzo istotna, nie? Nawet jak te 5% więcej wrzucicie do broni, to już bardzo pomaga w lochach, dlatego też zresztą na tym naszym wojowniku jest teraz taki przestój, bo tam mamy cały czas brukę 30%, no a jak zdobędziemy 60, to w te lochy wejdziemy no jak w masło, nie? Już też się nie mogę zresztą tego doczekać, no ale dobra, nieistotne. Na razie próbujemy tego żywiołaka, zobaczmy. Póki co padało wszystko fajnie, mamy 261 level, także w miarę okej. No i zobaczmy, czy tego żywiołaka jeszcze by się udało. Może jakąś ewentualnie przerwę zrobimy. Tu już mamy 7 na 10, to byśmy mogli, wiecie co, poszukać klucza, bo on i tak już nam poleci. A może tak jak mówię, jakiś klejnot. No klejnot niestety na szczęście. A tych na szczęście niby mógłbym je wsadzać, ale chyba nie ma sensu. Dobra, teraz mamy na HP. Na HP to się akurat przyda. Tutaj głównie dla naszej Kunegundy może o wrzucimy, niech będzie. Okej, szukamy dalej tego klucza, bo to o to mi głównie chodzi. Mamy duży
duży na siłę, super. To dla Barbara też jak najbardziej fajny buścik. Możemy mu wrzucić byle gdzie. Lecimy dalej. Coś długo ten klucz nie dropi, nie? O, jest coś na inteligencję. Na inteligencję to chyba dla siebie wrzucimy. Niestety znowu malutki, ale spójrzmy. 354, 334 tu jakiś mamy. No wrzucę go, bo tak jak mówię, no ten rozstrzał, o, teraz jest chyba rozstrzał w miarę git. Zobaczmy jak to wygląda. Musimy mieć 8000 wytrzymałości, mamy prawie 10. No, przy takim czymś, szczerze mówiąc, już bym został. Dobra, więc to akurat na plus. Dobra, szukamy dalej. O, teraz duży na inteligencję, kurde. No i to jest właśnie dylemat. 389 już mi dają te duże. No mam 3 na HP. Czy ja bym chciał jeszcze zrezygnować z jednego na HP na rzecz tej inteligencji? 345, no chyba tak, chyba zrobimy coś takiego, no przyda się więcej tej inteligencji. 2 na HP to jest, myślę, że taki ok rozstrzał, zresztą tutaj jeszcze mamy przecież ten pomarańczowy z eventu, więc jak najbardziej, dobra, duży na szczęście, no to nas niestety nie rajcuje, że tak powiem, kurczę, no ale coś długo, o dobra, jest, coś miałem mówić, że nam długo ten klucz nie leci, ale w końcu się udało, no ale git, przy okazji troszkę tych gemów wymieniłem, więc w sumie taki, jaki był plan, tak to zostało zrealizowane. Dobra, więc teraz tak, lecimy do tornada, to tornado nam na pewno będzie łatwo padać. Co dzisiaj chcę wiedźmę jeszcze sobie spojrzę, talizmany, tu mamy potkę na inteligencję, możemy od razu kupić, no i cyk, lecimy dalej. Tu niestety też będzie ten problem, że co chwilę będę musiał wracać do ekwipunku. Ostatnio mi ktoś napisał, że w sensie ja to wiedziałem, że jak nie mamy miejsca w ekwipunku, to możemy po prostu tutaj z tego okienka, zaraz wam pokażę, tylko o właśnie. I teraz zobaczcie. A nie, nie mogę, a nie, mogę, dobra, muszę lewym kliknąć, a nie prawym. No właśnie, już z tego okienka mogę od razu sprzedawać i to by było bardzo fajne, zgodzę się z tym, gdyby nie to, że ja tak szybko klikam te lochy. Przez to, że ja, jak widzicie, no nie zdążę po prostu nawet spojrzeć, co mi poleciało, bo ja tak szybko klikam ten enter, że nie będę się tutaj co chwilę zatrzymywał, żeby to sprzedawać, więc no niestety będę musiał wracać do ekwipunku, no ale myślę, że to jakoś bardzo nie przeszkadza. Zresztą tego tornada chyba jakieś tam wybitne ilości, wydaje mi się, że nie zrobimy. W tym momencie mamy 259, ok, kolejny nam padł, mamy już prawie 23 miliony golda, więc super. Troszkę tu tych statystyk też się przyda. Ja tego, o, jakiś epik nam poleciał, zobaczcie, plus 29, ty, to już jest ładny epik, to sobie jak najbardziej mogę dla siebie wziąć, tylko tu muszę oczywiście runkę zamienić, cyk, i ulepszymy razy 8 znowu. Trochę tracimy tych surek przy tej częstej wymianie, no ale trudno, no, tak jak mówię, musieliśmy się dostosować do reszty serwera. Fajnie, że nam akurat epik poleciał i okej, lecimy dalej. I zacząłem jakiś wątek i go niestety nie skończyłem, ale dobra. Powiedzmy, że nieważne, już może mi się przypomni, potem to wam powiem. O, tu możemy do kociołka oddać, aha, odnośnie tego golda. Golda cały czas zostawiam tu jak pewną ilość, dlatego że no jak się domyślacie pewnie, będziemy potrzebować tego golda sporo, żeby się poprzebierać w piątek w weekend epicki, więc tak jak mówię, no przyda się to po prostu, nie? Przyda się to, żeby już go powoli odkładać, bo tutaj na co dzień z tej awki nie leci wcale jakoś bardzo dużo tego golda, więc no parę dni trzeba poświęcić, żeby po prostu go sobie odłożyć, nie? Dobra, wbiliśmy 262 level, więc super. Tutaj mamy znowu jakieś klikanko, jakiś progresik, jeżeli chodzi o kolejne poziomy tego tornada. W miarę szybko, w sensie mi padło, o to chodzi. Teraz hydrowir. Hydrowir to jest wojownik, jest siła. Padł nam, punkty życia 2%. W sumie jak nam polecą takie punkty życia, to ja bym mógł pachołkom je dawać, wiecie, bo te pachołki moje nie mają jeszcze tych 15%. Ja troszkę się chciałem wstrzymać, żeby jeszcze tych runek podbić i po prostu wtedy im powymieniać, ale jak mi już taki item po prostu poleciał i tak go sprzedaję, no to warto by było wymienić, ale dobra. Spójrzmy, tu mamy coś na siłkę, w sensie przeciwnika. Jakiś opór jest stawiany, ale jeszcze chyba troszkę tego tornada, wydaje mi się, że poklikamy, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, tu nam padło. Znowu możemy do kotła oddać, to akurat nie ma runki. Lecimy dalej, no wracamy na tego barda co chwilę i co chwilę robimy to samo, nie? Co chwilę ten progres jest powoli budowany, że tak powiem. Teraz jakieś buciki, levelki lecą ładnie, no musicie przyznać. No to już jest droga do po prostu 300 levela. Teraz idzie to bardzo, bardzo szybko. Zresztą w ogóle na tym serwerze, to też wam nie powiedziałem na początku,
na tym serwerze w 15 dni Fake Coca wbił tutaj 307 level. To mogę w tym momencie wam pokazać topkę, żeby już na końcu nie pokazywać. W 15 dni nie był to co prawda rekord, bo jakiś berek chyba na 43 niemieckim serwerze albo 42 niemieckim wbił 2 tygodnie. Co prawda tam chyba był legendarny loch przy starcie albo coś takiego, nie pamiętam. W każdym razie no 15 dni na tym bardziej 300 poziom to jest naprawdę świetny wynik. I tutaj w ogóle Sahin, który gra berserkiem, również w tym samym dniu, tylko tam kilka godzin później, również ten 300 level wbił, więc oboje tutaj z Fake Coca wbili w 15 dni ponad 300 level, także no to jest świetny wynik. No i jak widzicie, topka w tym momencie wygląda też tak, no bardzo niebiesko, jeszcze chyba bardziej niż na ostatnim odcinku, więc no tu do gildii, tak jak już wspominam wielokrotnie, nie ma podjazdu. No i mówię, tutaj Szantar też dobija ten 300 level, to w ogóle swoją drogą, tu są już jakieś 270 plus, no ale taki 260 w górę, powiedzmy nawet 250 po tych niecałych tam 3 tygodniach serwera, to jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo dobry wynik, to też od razu wam tutaj mogę, myślę, powiedzieć. Także tak to po prostu wygląda. Tutaj mamy 273. No ale no, topkę sobie możecie sami prześledzić, nie będę tutaj każdego z osobna, że tak powiem, pokazywał. Więc no, na razie wygląda to tak. My, mimo że ten level tutaj w tym mniejszy mamy o wiele w porównaniu do tego ścisłego top 10, to tak czy inaczej się w nim utrzymujemy. No ale to przez to, że po prostu statystyki i tam nie wszyscy jeszcze mają punkty życia 15% i tak dalej, więc w tym PvP mamy troszkę łatwiej. Pupilki top 31, tak jak mówię, codziennie tutaj przegrywam przez ten ogień jedną walkę, więc trochę spadłem, no ale wygląda to tak. No i w sumie podziemie jeszcze wam mogę pokazać, w podziemiach jeszcze dzisiaj nie walczyłem, no ale też mamy top 5 w tym momencie, to serce nam się buduje na dyszkę, już troszkę osób na tą dyszkę je ma, zresztą jak tu widzimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no niżej to raczej, a nie, tu jeszcze Sahin, coś tak nisko jest, ale też ma 10, więc no po prostu tak to wygląda. No, te pupile może już się wczytały? Nie, teraz w ogóle tych pupili nie mam. Trochę tu poklikam, żeby wam pokazać, ale coś się długo nie wczytuje niestety, ten ranking, nie wiem z czego, o dobra, wczytał się, okej, udało się. No, Bulecik ma 39 tych pupili, więc to jest chyba maksymalny. Fake Coca tak samo, tu 37, 36, no my mamy 35, także no tak to po prostu wygląda. Dobra, lecimy dalej w te lochy, zatrzymaliśmy się na tornadzie, więc spróbujemy dalej go tutaj kliknąć, chociaż wiecie co, może tak, może z 20 grzybków na to tornado, jeżeli by nam się udało, bo to jest jakiś maguś, znowu się na magu zatrzymaliśmy swoją drogą, niestety w tym tornadzie, mimo że teraz build pod magów mamy naprawdę bardzo fajny, bo tej inteligencji jest sporo. Dobra, nie udało się go kliknąć, może jeszcze tutaj do niego wrócimy, dobijemy może troszkę podstawy, jeżeli chodzi o HP, bo tego golda sporo nam się odłożyło dzięki tym itemkom i temu wszystkiemu. Także powiedzmy, że tak z 2050. Jeszcze 3 cyk, okej, mamy to. Dobra, i na razie się wstrzymam. Na razie może polecimy do wieży. Tą wieżę jeszcze poklikamy dokładnie, bo ta wieża będzie padać bardzo, bardzo łatwo. Tu coś na siłkę sprawdźmy. Plus 22, też bez dziury, więc jak najbardziej mogę podmienić. Lecimy dalej. No tej wieży, o, znowu broń dla wojownika. To ci nowość, no ale już widzę, że chociaż jeszcze możemy spojrzeć. No ale plus 8, gorsza runka, gorszy rozrzut, nie ma sensu. Naprawdę kolejna broń dla wojownika, no co jest z tymi brońmi, no ja nie wiem, no bardzo podobna zresztą do tamtej, tylko nawet runka jeszcze gorsza. No ale nieistotne, nie wiem, no poleciałaby jakaś dla zwiadowcy, bo chyba dlatego zwiadowcy mam starą bardzo. No a tu ciągle coś takiego, okej, paska nie ma sensu wymieniać, no muszę to sprzedawać niestety, jest jak jest. I mamy w tym momencie 80 wieżę, teraz już 81, także też ładny progresik, plus 19, sporo pancerza na minus, nie wymieniam, nie ma sensu, lecimy dalej. Mamy małego Johna, mały John to jest wojownik, teraz w ogóle jest już końcówka wieży, można by powiedzieć, więc tych wojowników na pewno no będzie sporo, bo zazwyczaj tak jest, że pod koniec jest ich bardzo dużo i zresztą oni są bardzo mocni. Dobra, poklikamy jeszcze troszkę tego małego Johna i zaraz sprawdzimy po raz kolejny procenty, bo ja tu przed odcinkiem sprawdzałem, żeby wiedzieć od czego zaczynać i tak dalej. Okej, tu nam się jeszcze udało.
Sprawdźmy to. No też tracimy sporo pancerza, 20 stat to nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo, więc dobra, też nie będę wymieniał. Lecimy dalej. Teraz kto? No kolejny ma, w sensie kolejny wojownik. No właśnie, to jest to, o czym myślałem. Tu zobaczcie, ile tego golda nam leci. Znowu mamy 36 milionów, ale na razie go nie wydaję z racji tego, że no tak jak mówię, chcę go trochę, chociaż kurde, dzisiaj mamy wtorek, jeszcze do tego piątku trochę te jawki porobię, więc można by troszkę wydać. Powiedzmy, że do 2100 tej podstawy jeszcze 20, no wydam większość tego golda, ale jeszcze na spokojnie. Tu w ogóle też w trakcie przebierania będziemy tam jakieś tornada klikać, jakieś wieże, to też tego golda nam poleci, więc to nie jest jakieś giga ważne, żeby go aż tyle trzymać już tak długi czas, no ale mówię, lepiej mieć niż po prostu potem w piątek się obudzić, że tak powiem, z ręką w nocniku i nie mieć w ogóle na wymianę itemów. Dobra, ta wieża nam coś nie pada, więc okej, okay, robimy sobie po raz kolejny skana standardowo, no i zobaczymy. Mamy jeszcze to 13 piętro, oczywiście o tym pamiętam cały czas i chyba nawet teraz do tego 13 piętra się przejdę, bo tutaj no wzmocnienie zostało poczynione, że tak powiem, dość mocne. Zobaczymy w ogóle te procenty, to też druga sprawa, jak to będzie wyglądać, no i co? No i potem to 13 piętro, 9, 10 pewnie jeszcze nie kliknę, na 10 pewnie będzie to, powiedzmy, tam wiecie, w jakimś zasięgu, jak powymieniam te itemki w piątek, także na razie jeżeli chodzi o 10, to się nie przymierzam, ale dobra, mamy nordyckich bogów Heimdala, 4,5%, ale to jest kurde, małe źródło expa, więc nie ma sensu, na tego żywiołaka ognia mamy ponad 2%, więc to git. Jeżeli chodzi o świątynię zimnej krwi, to mamy prawie 1%, więc fajnie. Na wieżę mamy już 0,12, więc zobaczcie, tych wieży ile nam padło, nie wiem, z 5, 6 i z 60% nam się zrobiło zaledwie 0,12, więc nie ma sensu. No ale na 13 piętro mamy 1,34, więc co? Lecimy do 13 piętra, klikamy, wieży już dzisiaj nie zrobię na pewno i potem jeszcze tą strefę mroku, tak jak mówię, na tego maga 2%, ponad niecały 1 na tego Yetiego, więc powinno tam jeszcze troszkę popadać. No chciałbym, kurde, szczerze mówiąc, 270 level dobić dzisiaj, żeby to tak... O, no i właśnie, wracamy do walki z wojownikami, tak to wygląda, mamy coś na punkty życia, to jest w ogóle dla tutaj zwiadowcy, ale nie ma sensu, nie ma sensu wymienić, ale wymienimy oczywiście runkę, bo te 2% się przyda, no i dobra, no i musimy po prostu sprzedać, no bo jest jak jest. Okej, tą walkę możemy jak najbardziej obejrzeć, zobaczmy jak ona tu wyglądała. Poziom nutki pierwszy dość słaby, ale i tak, Boże, jakie kryty, tu w ogóle nawet niepotrzebna była trzecia jakość tej nuty, żeby to padło. Pięknie, piękna sprawa, wbiliśmy, który w ogóle, ile leveli wbiliśmy? 262 miałem, czyli no powiedzmy dwa levele, nie wiem ile dokładnie miałem tam expa wcześniej, ale nieistotne, grunże progresik, no i teraz mamy Włodzimierza Młoto Władnego. No i czy my tego Włodzimierza będziemy w stanie kliknąć? Wiecie co, no tutaj próby nie są zbyt obiecujące, ja zrobię jeszcze jednego skana, żeby jeszcze sprawdzić, raczej będziemy mieli na niego tam 0,10%, więc nie będę się za niego dzisiaj brał, tylko już poczekamy do piątku, ale tak z czystej ciekawości niech to się tam sprawdzi, a my lecimy do tego strumienia lawy. Ponad 2%, no co prawda dzięki temu, że te gemy nam poleciały, to też jesteśmy o wiele mocniejsi jako magna maga, tak jak zresztą wspomniałem, więc pewnie dlatego na tego żywiołaka procenty bardzo nam fajnie wzrosły. 200, dobra, 64 level i pół w tym momencie. Mamy jakiś wisiorek, czy on, o, tutaj dla Barbara by się przydał, jak tak patrzę, w sumie dlatego też, no i tu dla Kunegundy nie. Dobra, to wymienię magowi, bo Barbarowi bym musiał klejnot odzyskiwać, runę zamieniać, no a magowi na spokojnie sobie możemy to wymienić bez żadnych konsekwencji. Dobra, wczytało mi się, wczytało, o Jezu, Włodzimierz Moto Władny, not possible, jest to ciekawe, czyli nawet nie 0,10% ani 0,05, tylko po prostu not possible. No to nie, to nie, to dobrze, że tam nie zacząłem go jakoś bardziej klikać, bo mijałoby się to z celem. Okej, okay, no to zostaje nam w tym momencie tylko i wyłącznie ta strefa mroku do piątku. Jeszcze tu trochę poklikam, tak jak mówię. Jeszcze bym chciał jakiś progresik zrobić. Najlepiej to było w ogóle tą świątynię do szóstki dobić, żeby już potem sobie w międzyczasie kolejny klucz znaleźć i mieć to przygotowane na piątek. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Tu zamienimy runkę, bo to jest oczywiście o wiele lepszy przedmiot, cyk cyk, więc wymienimy sobie w ten sposób i okej, okay, lecimy dalej. Teraz mamy smoka, smok to jest wojownik, więc jakieś uniki powinno to paść raczej szybko. Dzięki temu smokowi wbijemy 265 level, więc super. Dobra, klikamy, 8,5 miliona golda tylko, więc nie ma sensu w ogóle nawet wrzucać już w te statystyki, już teraz odkładam na 100%. Nie wiem, czy to tornado jeszcze nam padnie, no ale z tym magiem nie było to wcale takie
proste. Może jak tam wbijemy jakieś levele, to wtedy jeszcze tam wrócę na koniec odcinka. Ile on już w ogóle trwa? Pół godziny. No właśnie, znowu będzie długi odcinek. No ale trudno. Jest jak jest. Czasem się też tak zdarza, w sensie ostatnio to bardzo często w sumie się tak zdarza, że klikania tych lochów na tych odcinkach mamy bardzo dużo. Dobra, padło nam. 265 level, jakieś buty dla wojownika, plus 30. Pancerza tracimy, ale nie za dużo, więc okej, jak najbardziej wymienię. Tu możemy odzyskać ten klejnot i je wrzucić. Nie ma problemu, lecimy dalej. Duch wulkanu, dobra, to jest wojownik. Pamiętamy, że ten duch wulkanu, jeżeli chodzi o początki gry, jest bardzo mocny, zwłaszcza w te pierwsze tam 2-3 dni. Jak chcemy najbardziej progresować, natomiast jeżeli chodzi o strefę mroku, to raczej już takiego problemu dużego z nim być nie powinno, więc mam nadzieję, że uda nam się go po prostu kliknąć. No i potem przejdziemy sobie do tej świątyni zimnej krwi. Muszę pamiętać, żeby zostawić tego swojego sobowtóra w tych lochach, to w ogóle jest bardzo istotne, żeby się tam nie rozpędzić, ale to chyba dopiero w piątek dojdziemy do tego etapu, jak się poprzebieramy, więc no raczej tak to będzie wyglądać. Dobra, tam 8 milionów, 20 milionów, no tak przeważnie około 20, tam niecałe 6, 5,5, więc to też spoko w sumie wynik, szczerze mówiąc. No ale dobra, no musimy go po prostu pokonać, mam nadzieję, że nam się to uda zrobić, żeby tu nie było problemów, ale myślałem, że szybciej padnie, że tutaj jednak siła uników, jakieś kryty z naszej strony i będzie to jako tako wyglądać. No a tu jak widzimy, nie jest to wcale takie proste. 265 level, no chyba nie dobijemy jednak tego 270, w sensie miałem taki plan, ale chyba to nie będzie takie proste na naszym obecnym etapie, żeby tyle lożków zrobić tutaj jeszcze, żeby pokonać, zwłaszcza, że na tego Yetiego pierwszego mamy w następnym lochu zaledwie niecały 1%, no a wiadomo, im tam kolejny przeciwnik, że tak powiem, im dalej pójdziemy, to są jeszcze ciężsi, te procenty będą spadać. Ale dobra, najpierw tego ducha wulkanu będziemy chcieli kliknąć, chociaż kurde, o nie, tam jaka bliska próba, tam dosłownie jeden hitek został. Dobra, czekajcie momencik, zobaczymy, sprawdzę procenty jeszcze raz, żeby tutaj nie klikać na pałę. No co prawda nie spodziewałem się, żebyśmy się na nim zablokowali, ale zobaczymy. A w międzyczasie jeszcze może pójdziemy troszkę do tornadka. Tu mamy tego magusia, zobaczmy. O, tam bardzo bliska próba, może by się udało go, dokładnie, udało się nam go kliknąć. Mamy jakieś rękawiczki, więc spoko, lecimy dalej. Teraz jest kto? Kurde, teraz kolejny mag. Niedobrze, no ale może się uda. Okej, widzę, że mi się procenty wczytały. Na ducha wulkanu 0,40%, ej, no to już nie są takie fajne procenty, na tego Yetiego 0,96. Dobra, to wiecie co, to może, chociaż na 0,40 to też nie jest mało, no ale tam trochę tych grzybów już poszło i nie udało nam się ich ubić niestety, więc okej, na razie może powiedzmy jeszcze tutaj z 20 grzybków, 25 na tego maga, zobaczymy, i jeżeli nie, to pójdziemy jeszcze do tego Yetiego i spróbujemy chociaż jego przeklikać, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo skoro mamy na niego większe procenty aniżeli na tamtego, no to czemu nie? Pamiętam, że ktoś jakoś tam dawno, dawno temu, chyba z 2 lata temu, pisał mi, że jak atakuje te lochy w tej strefie mroku, te początkowe, które teraz zresztą bijemy, to trzeba iść po prostu od jakby najstarszego, w sensie od tutaj na pierwszego do przez kolejne, nie? Że nie ma to sensu, żeby na przykład zanim zamknę ten, to atakować tutaj. No jak pokazują procenty, wygląda to troszkę inaczej, bo na tego mamy te procenty po prostu większe. No ale zobaczmy, powiedzmy ze 100 grzybków na niego, jak się uda to się uda, jak się nie uda to trudno, to po prostu będziemy kończyć odcinek, bo no bo więcej progresu nie zrobimy, i tak wbiłem no prawie 10 leveli po raz kolejny. Dobra, udało się, super, padło nam w miarę szybko, mamy coś dla maga, ale to nie jest zbyt dobre, więc dobra, sprzedaję. Mamy teraz czarnego upiora, czarny upior to jest zwiat, chyba jeszcze padnie, jak on nam padnie, to wbijemy 266 level, nie pamiętam znowu jaki miałem level na początku, muszę zawsze to sprawdzać, czy ja tu nie mam gdzieś na poczcie. O, chyba jest, dokładnie 257, dobra, no to wbiłem póki co tych leveli 8 zaledwie, więc no wypadałoby chociaż 9 wbić, także tego czarnego upiora dobrze by było pokonać. Który on ma w ogóle level? 314, a ten ma który? 310, no to w teorii powinien być ten duch wulkanu prostszy, ale tu mamy zwiadowcę, więc raczej on będzie taki bardziej papierowy i może lepiej nam z nim pójdzie, zobaczymy. No powiedzmy, że też tak ze 100 grzybków na niego padnie to padnie, nie to po prostu trudno. Tak jak mówię, taki przedsmak epickiego eventu będzie się tu na pewno działo, mam przynajmniej taką nadzieję, że jak najbardziej tu tych leveli się w piątek posypie, zresztą takie są plany. Co do jeszcze moich planów na ten weekend, to w niedzielę planuję zrobić live'a, w sensie na streamku szukać sobie maksymalnych runek na wojowniku, to jest w ogóle druga sprawa.
więc tam poszukamy tych maksymalnych runek i może w przyszłym tygodniu nagram odcinek z tego wojownika, gdzie już z maksymalnymi runkami, oczywiście jeżeli je znajdę, mam taką nadzieję, będziemy sobie cisnąć te lożki tam, wiecie, na tej runce 60% i chyba potem, dobra, siadło, i chyba potem jak już pociśniemy te lochy z tą runą maksymalną, to będzie w końcu na tym wojowniku 100 blochów, ale naprawdę bardzo dawno nie było odcinka z tego wojownika, no i chciałem wam nagrać coś, chciałem wam jakieś lochy tam, wiecie, poklikać i tak dalej, tu chyba nie wymieniam jeszcze, no ale mam takie mizerne procenty na tym wojowniku, że tam jest, tak jak już wspominałem kiedyś, 100 blochów robiony, mimo że nie chcę go robić, ale po prostu robię ten 100 blochów z racji tego, że gram wojownikiem, no i on mimowolnie stopuje te lochy, bo po prostu nie da rady ich kliknąć, nie? No niestety, na takich wojownikach, paladynach tak to wygląda, że te lochy wcale tak łatwo nie padają. Dobra, jeszcze tego ducha wulkanu spróbujemy, zobaczcie, że tutaj co chwilę jakaś bliska próba, może by się udało go kliknąć, on nam da no też z pół levela pewnie. Około, także 267 nie wbijemy, ale może udałoby się go pokonać, powiedzmy, że jeszcze z 20 grzybków plus minus, klikamy, zobaczmy jak to pójdzie, 3, 2, 1, dobra, nie udało się, trudno, nieważne, i tak progresik fajny, 9 leveli wbitych, także można powiedzieć, że tak jak wspomniałem, przedsmak weekendu epickiego jak najbardziej udany. To chyba tyle, chyba wam tu wszystko pokazałem, topki już nie będę pokazywał, no bo już ją widzieliście tam w trakcie odcinka, kto oglądał oczywiście uważnie cały, także żeby tu nie przedłużać, mamy i tak 35 minut, to chyba wszystko, pięknie wam dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, no i teraz czekamy na tym bardziej na, tak jak wspominam już chyba trzeci raz, weekend epicki, żeby tutaj sobie fajnie pocisnąć. 300 levela raczej nie wbijemy, ale będziemy już na naprawdę prostej drodze do tego, żeby ten 300 na bardziej wleciał. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie również pisać komentarze, tak jak wspomniałem, subskrybować dzwonem, no i chyba tyle, chyba o niczym nie zapomniałem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!